No dobra, witam serdecznie. To może być bardzo interesujące doświadczenie, bo jak pewnie słychać, wysiadł mi głos, a ja postaram się nagrać kolejny vlog na temat patologii i dolegliwości bólowych w obrębie stopy rozcięgna podeszwowego. Jestem na lotnisku w Kijowie, więc pozdrawiam z lotniska Boryspil. W tym vlogu będę chciał się zająć patoanatomią, diagnostyką różnicową oraz omówię dla Ciebie czynniki ryzyka występowania bólu w okolicy pięty i przyczyn czegoś, co nazywa się plantar fasciitis, czyli zapalenie w obrębie rozcięgna podeszwowego. Zacznijmy od czegoś, co w literaturze nazywane jest jako prevalence, czyli częstotliwość występowania. Oczywiście Amerykanie dysponują prawdopodobnie najlepszymi danymi na tym. W takim temacie oni bardzo skrupulatnie monitorują wszelkiego rodzaju wystąpienia, różnego rodzaju patologii i zgodnie z ich kalkulacją około 10% populacji każdego roku cierpi na dolegliwości w obrębie stopy rozcięgna podeszwowego. To chodzi o około 2 milionów osób rocznie w Stanach Zjednoczonych zgłasza się do lekarzy właśnie z tego typu problemami. W roku 2000 sekcja ortopedyczna Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów przeprowadziła bardzo ciekawe badanie, właściwie przeprowadziła bardzo ciekawą ankietę spośród osób, których zainteresowania skupione są wokół problemów w obrębie stopy. I 100% ankietowanych specjalistów, którzy fizjoterapeutów oczywiście, którzy zajmują się problemami w obrębie stopy, stwierdziło, że najczęstszym powodem wizyt w gabinecie fizjoterapeutów była diagnoza zapalenia rozcięgna podeszwowego. Więc te wszystkie doniesienia sugerują, jak często problem zapalenia rozcięgna podeszwowego jest obecny wśród pacjentów, którzy diagnozują się i próbują się leczyć ze względu na problemy zlokalizowane w obrębie podudzia oraz stopy. Zgodnie z wytycznymi ICF-u, czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, problem w obrębie stopy będę analizować dla Ciebie z perspektywy kilku poziomów. Czyli za chwilkę omówię dla Ciebie cechy patoanatomiczne, przebieg kliniczny, czynniki ryzyka, klasyfikacje oraz w jaki sposób dokonywana jest diagnostyka różnicowa. I teraz jeśli rozważamy dolegliwości, które zlokalizowane są w okolicach pięty, wiem, że w języku polskim to brzmi dość słabo, ból pięty, ale rzeczywiście w literaturze anglojęzycznej jest to dość powszechnie stosowany termin medyczny, heel pain, to w diagnostyce i w rozważaniach na temat patoanatomii musimy brać pod uwagę mięśnie, ścięgna, nerwy oraz rozcięgno podeszwowe, co oznacza, że ten ogólny worek, który nazywamy heel pain, jego źródła, przyczyny są wieloczynnikowe. Oznaczać to będzie, że podczas stawiania diagnozy, badania diagnostyki różnicowej musimy być w stanie różnicować, brać pod uwagę właśnie te wszystkie czynniki, testować mięśnie, ścięgna, nerwy oraz rozcięgno podeszwowe. I teraz w przypadku patoanatomii badania najczęściej prowadzone są w kierunku zwiększenia grubości rozcięgna podeszwowego oraz zaburzeń kompresyjnych, zaburzeń typu kompresyjnego, które dotyczyć będą ciała tłuszczowego w obrębie podeszwy stopy. To ciało tłuszczowe nazywane jest w języku angielskim fat pad. I tak badania wskazują, że zmiany w obrębie grubości powięzi stopy mają dodatni wpływ na subiektywne odczuwanie poziomu dolegliwości bólowych. Natomiast to, co doprowadza do największej niepełnosprawności wśród osób, które cierpią na dolegliwości bólowe w obrębie stopy, związane jest ze strachem przed wystąpieniem tego rodzaju bólu, tego rodzaju dolegliwości bólowych. Dla wszystkich osób, które poszukują inspiracji do napisania swojej pracy magisterskiej lub przeprowadzenia napisania
innego rodzaju dezertacji, tak się to chyba mądrze nazywa. Mam dla Was podpowiedź, w jakim kierunku w tym momencie idą badania na temat problemów w obrębie stopy. To może być dobry temat. Zachowania związane z unikaniem bólu oraz ich wpływ na niesprawność u osób z zapaleniem rozcięgna podeszwowego. Jeśli masz ochotę napisać pracę magisterską lub doktorską, proszę bardzo, to inspiracja do dzieła, do roboty. Proszę znać, jakie wyniki uzyskałeś. To może być bardzo interesująca praca naukowa. Przejdę teraz do przebiegu klinicznego, który, szczerze mówiąc, gdybym miał być pacjentem z takimi dolegliwościami, to nie byłbym zadowolony. Badania z 2008 roku pokazują, że proces leczenia w przypadku 80% pacjentów wynosił przynajmniej 12 miesięcy. W 2014 roku wykonano dwa badania retrospektywne kohortowe na próbie 432 osób, u których postawiona diagnoza to chroniczny ból w obrębie stopy. I na tej próbie okres trwania symptomów wahał się od 13 do 14 miesięcy. Więc z pewnością jest to bardzo uciążliwy problem. Dobrze, kolejny element dzisiejszego vloga, czyli czynniki ryzyka. Pierwsze badanie, do którego udało mi się dotrzeć, to było badanie wykonane w roku 2008. Tutaj poziom rekomendacji to jest poziom B. Badanie zostało wykonane na populacji osób nieuprawiających czynnie sportu i to, na co to badanie wskazało, to, że czynnik ryzyka to jest ograniczenie zakresu ruchomości w kierunku do zgięcia grzbietowego stopy oraz w przypadku osób, które systematycznie nie uprawiają aktywności fizycznej. Również bardzo ważnym czynnikiem jest wysokie BMI. Kolejne badanie z 2014 roku na temat czynników ryzyka, które powodują problemy w obrębie stopy, to jest bieganie, szczególnie bieganie po ulicy, obuwie ze szpiczastymi przodami, budowa anatomiczna stopy. W przypadku stopy wydrążonej jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu dolegliwości. Szpotawe tyłostopie, i to badanie jest badaniem na poziomie drugim, ono zostało przeprowadzone na populacji osób biegających. Kolejne interesujące doniesienia dotyczą populacji pracowników linii produkcyjnej. Otóż wśród tych osób one będą częściej wystawione na ryzyko wystąpienia dolegliwości w obrębie stopy, jeśli ich czas spędzony w pozycji stojącej na twardej powierzchni wydłuża się odpowiednio. Ma również znaczenie czas spędzony na chodzenie oraz ilość czasu poświęcona na wychodzenie i wchodzenie do pojazdów. Szczególnie badania zostały przeprowadzone na osobach, które jeżdżą ciężarówkami, tirami. Ma znaczenie, jak często te osoby wyskakiwały z swoich kabin samochodów. To, co zmniejsza ryzyko u osób, których czynnikiem ryzyka jest charakter wykonywania pracy, okazało się, że ma znaczenie tak zwana rotacja obuwia w ciągu tygodnia pracy. To znaczy osoby, które cyklicznie, systematycznie zmieniają rodzaj obuwia, którym wykonują swoją pracę, która wymaga od nich przebywania głównie w pozycji stojącej, to był ten czynnik, który zmniejszał ryzyko wystąpienia dolegliwości bólowych w obrębie stopy. Do strukturalnych czynników ryzyka prowokowania dolegliwości bólowych w obrębie stopy należą, ja już zacząłem troszeczkę o tym opowiadać, stopa z wysokim wysklepieniem, zmniejszenie zakresu ruchomości w kierunku do zgięcia grzbietowego w stawie skokowym. I teraz tak, przykurcz tak zwany, czyli zaburzenie mobilności ruchomości w obrębie grupy kulszowo-goleniowej, będzie predysponować pojawianie się dolegliwości bólowych w obrębie stopy i problemów w obrębie stopy. Oraz badania wskazują, że ma znaczenie, jeśli mamy do czynienia z zaburzeniem długości kończyn. I tutaj najczęściej dolegliwości występują w kończynie, która jest dłuższa. W kontekście siły mięśniowej dotarłem do jednego badania na poziomie czwartym, co oznacza, że nie ma ono dużego przełożenia klinicznego, ale wydaje mi się, że ta uwaga może być bardzo interesująca. Uwaga,
zmniejszona siła mięśniowa lokalnych mięśni stopy może mieć wpływ na występowanie dolegliwości bólowych, ale ponieważ było to badanie na poziomie czwartym, oznacza to, że musimy zastanowić się, czy rzeczywiście aż tak duże znaczenie ma zmniejszona siła lokalnych mięśni stopy, co by przekładało się na to, czy naprawdę to będzie najważniejszy czynnik i element, na który powinniśmy zwrócić uwagę podczas terapii naszych pacjentów z dolegliwościami bólowymi stopy. Kolejne elementy: diagnostyka i klasyfikacja. Kiedy możemy mieć do czynienia z zapaleniem rozcięgna podeszwowego? Badania wskazują, że jeśli po przebudzeniu pierwszy krok, jaki wykonujesz, przysparza Ci dolegliwości bólowych, to może być czynnik, który sugeruje, że mamy właśnie do czynienia z zapaleniem rozcięgna podeszwowego. I analogicznie ta sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli po dłuższym okresie bez ruchu, czyli jeśli dłużej siedzisz i pierwszy krok jest bolesny, to również może oznaczać, że ta sytuacja predysponuje Cię do tego, że właśnie masz do czynienia z zapaleniem rozcięgna podeszwowego. To samo będzie się dotyczyć sytuacji, w którym stopniowo zwiększasz obciążenie na stopie. To znaczy, co mam na myśli, mówiąc zwiększasz obciążenie na stopie? Im dłużej stoisz na przykład, tym bardziej pojawiają się dolegliwości bólowe. To ma znaczenie, ale to ma znaczenie w kontekście, że możemy zdiagnozować zapalenie rozcięgna podeszwowego. To będzie to sugerować. Ale szczególnie jeśli, bo tak zostało przeprowadzone badania, nagle zmienił się tryb Twojego funkcjonowania, Twojego życia. Czyli załóżmy, założyłeś sobie nowy cel, że przebiegniesz półmaraton i rozpocząłeś treningi do tego półmaratonu. Znaczy wdrożyłeś nowe zachowania w swoim życiu i nagle okazuje się, że w pracy im dłużej stoisz, no to zaczynają się pojawiać wtedy dolegliwości bólowe. To nowe zachowanie, które zwiększa obciążenie w obrębie stopie, w stopie, plus to, co do tej pory wykonywałeś w pracy, czyli dłuższe stanie, to może oznaczać, że właśnie rozwija się u Ciebie zapalenie rozcięgna podeszwowego. Dobra, już po odprawie. Wszystko się udało. Kolejne badanie w kontekście diagnostyki i klasyfikacji. 2014 rok, to jest poziom rekomendacji na poziomie B. Próbka to jest 80 osób, podzielone na dwie grupy. Grupa A to była grupa pacjentów z chronicznymi dolegliwościami okolicy pięty. Grupa B, grupa kontrolna, czyli osoby zdrowe. I to, co się okazało, taki wskaźnik, który się nazywa FPI, czyli Foot Posture Index. Ja to omówię w kolejnym vlogu, jak to wygląda. W przypadku osób z chronicznymi dolegliwościami pięty był zdecydowanie większy, 2,4 do 1,1, więc FPI 6, czyli Foot Posture Index, może być wskaźnikiem, który będzie pokazywać nam, które osoby są predysponowane do wystąpienia dolegliwości w obrębie stopy. Kiedy więc możemy mieć do czynienia z plantar fasciitis, czyli zapaleniem rozcięgna podeszwowego? Więc tak, ból będzie zlokalizowany w okolicach proksymalnego przyczepu rozcięgna podeszwowego. Pozytywny będzie tak zwany Windlass test, ja te testy omówię w późniejszych vlogach. Negatywny test dla tunelu stępu. To będzie bardzo istotne, żeby wykluczyć zaburzenia w obrębie nerwu piszczelowego. Dziękuję Wam. Dziękuję. Kolejny element. Nieprawidłowy Foot Posture Index, czyli to, co przed chwilą omawiałem. Wysokie BMI w przypadku osób nieuprawiających systematycznie aktywności fizycznej. No i to są te najważniejsze elementy, które już w wywiadzie i początkowym etapie badania przedmiotowego mogą sugerować Ci, że ból w obrębie stopy jest związany z plantar fasciitis, czyli zapalenie w obrębie rozcięgna podeszwowego.
jak dotąd wszystkie przyczyny miały podłoże mechaniczne. Natomiast bardzo ciekawe badanie retrospektywne, rok 2014, poziom rekomendacji C. W badaniu tym na populacji osób ze zdiagnozowaną spondyloartritis, czyli ze sztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, ból podeszwy, ból w obrębie stopy występował w przypadku 47% respondowanych badanych pacjentów, a w przypadku prawie 16% był pierwszym symptomem jakichkolwiek dolegliwości, co sugeruje, że zapalenie rozcięgna podeszwowego może mieć podłoże nie tylko mechaniczne, ale również pewne znaczenie mogą odgrywać tutaj czynniki reumatoidalne. No i ostatnie badanie w tym vlogu z 2014 roku, ponownie poziom rekomendacji, również C na próbce 100 osób. 97 osób, u których zdiagnozowano tak zwane oporne zapalenie, to znaczy, że proces leczenia prawdopodobnie nie przebiegał tak szybko i sprawnie. Zapalenie oczywiście rozcięgna podeszwowego. W 25% w badaniach histologicznych stwierdzono zwłóknienia w obrębie rozcięgna podeszwowego. W związku z tym z perspektywy patoanatomii tego typu zmiany również mają miejsce u osób, u których diagnozujemy zapalenie rozcięgna podeszwowego. Więc podsumowanie dzisiejszego vloga. W kontekście dolegliwości w obrębie stopy problem, który nazywany jest plantar fasciitis, czyli zapalenie w obrębie rozcięgna podeszwowego, jest bardzo częstym problemem, prawdopodobnie najczęściej diagnozowanym w przypadku jakichkolwiek dolegliwości, które zlokalizowane są w obrębie stopy. Na pierwszy plan jako przyczyny wysuwają się czynniki mechaniczne, czyli przede wszystkim przeciążenie, systematyczne, niewielkie przeciążanie stopy kończyny dolnej, ale nie zapomnij również, że również istotnym czynnikiem z perspektywy badań naukowych jest proces reumatoidalny. I są pewne elementy, które będą predysponować pacjentów do występowania tego typu problemów. Między innymi będzie to ograniczenie zakresu ruchomości w kierunku zgięcia grzbietowego, zwiększone BMI, no i oczywiście charakter wykonywanej pracy. No więc mam nadzieję, że te informacje będą jakoś pomocne dla Ciebie. No i w kolejnych vlogach dalej będziemy rozkładać na czynniki pierwszy problem dolegliwości bólowych w obrębie stopy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.